W sobotę w konsulacie RP w Chicago odbyło się spotkanie uczniów szkół polonijnych ze Świętym Mikołajem. W wydarzeniu uczestniczyła Kasia Popko. Wigilia, Wigilia w kuchni, dzieją się cuda, pachnie, już stało domu placek, znowu się udał. Na batem i już rybka mruga, zarumieniona, pierw tańczy z kapustą, kupia, mocno zdziwiona. I wesoło pachnąco w wigilijnej kuchence, umazane są buzie, umazane są ręce, za fartuszkiem ukryta kuchareczka przemiła. To wszystko czaruje, co to jabło zrobiła. Czy z niecierpliwością czekacie na święta i na Świętego Mikołaja? Tak. A czy już zostały napisane listy do Świętego Mikołaja? Tak. A co byś chciała dostać od Mikołaja? Duży domek Barbie. Duży domek Barbie. A Józio, co byś chciał dostać od Mikołaja? Robota. Robota? I co ten robot będzie robić? Chodzić. A ty co byś chciała dostać? Ja chciałabym LOS i taki duży. Duży dom. A tutaj, dziewczynka, proszę. Zapraszam, żeby dzieci się dało nazywać. Zawstydzona. No dobrze, no to jeszcze ty mnie wyjaśnij. Co byś chciała dostać od Mikołaja? Zapraszam wszystkie dzieci. Co Mikołaj? No to wspaniała tutaj, proszę bardzo. Co tylko Mikołaj da. Dzisiaj konsulat tętni życiem, tętni dobrą energią, dobrą atmosferą. Po dwuletniej przerwie covidowej Mikołajki wróciły do konsulatu wraz z Mikołajkami nasi najmłodsi. Więc spotykamy się, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że dzisiaj w ten grudniowy weekend z okazji Dnia Świętego Mikołaja jesteśmy razem. I to spotkanie dzisiejsze to też jest swego rodzaju taka lekcja tradycji dla naszych dzieci polonijnych i bardzo się cieszę, że dzisiaj się w tym roku możemy spotkać. Nie może zabraknąć Mikołaja, wszystkie dzieci były grzeczne, deklarowały tutaj jednogłośnie, więc jest Mikołaj, jest choinka, no i oczywiście są upominki. W programie były występy artystyczne przygotowane przez dzieci z warsztatów teatralnych Little Stars z Chicago pod dyrekcją Agaty Paleczny. Zorganizowano także wspólny pociąg w poszukiwaniu Mikołaja. Obowiązkowym punktem programu było rozdanie prezentów, a także zdjęcie z Mikołajem.